Cześć panowie, miło was widzieć. Cześć. Niemal równo rok po drugiej edycji Dala Corte Cup. Mam dla was, dla ciebie małą niespodziankę. Jako, że nie brałeś udziału w drugiej edycji, mamy pomysł, aby Marek, zwycięzca drugiej edycji, wylosował ci wzór do namalowania na kawie. Okej. Okay. Bardzo proszę. Łatwizna. Rozeta. Ostatni raz widzieliśmy się rok temu podczas ostatniej edycji Dala Corte Cup. Od tego czasu sporo chyba się zmieniło. Sytuacja z COVID niestety nie sprzyja organizowaniu tego typu zawodom. Ale nie chcemy dać zapomnieć o tej, wydaje się, wyjątkowej imprezie. Jak się czujecie z tytułem mistrza Dala Corte Cup? No, dla mnie to było bardzo ważne wydarzenie w mojej powiedzmy, karierze kawowej. No na pewno to jest mój największy sukces w historii startów. No startowałem już, no mam pewne doświadczenie startowe, ale to jest na pewno taka impreza, która najbardziej wniosła takiej pewności siebie, motywacji i też otworzyła mi różne drzwi, także no to była świetna zmiana. No w moim przypadku podobnie. Też startowałem w różnych zawodach wcześniej, ale w sumie Dala Corte to był mój największy sukces. Przede wszystkim też te zawody łączyły w sobie kilka konkurencji, więc wymagały więcej przygotowania i przede wszystkim wszechstronności, bo z reguły człowiek skupia się na jednej konkurencji, na jednej rzeczy, a tutaj trzeba było się wykazać kreatywnością w różnych konkurencjach i to na pewno też mocno pomogło w pracy na co dzień. No właśnie, a co was skłoniło do wzięcia udziału w ogóle w zawodach? Tak jak mówiłem, już parę razy już ładnych startowałem na zawodach i też jak się pojawiały nowe imprezy, większe czy mniejsze, zawsze tutaj, jak miałem możliwość, starałem się startować i brać udział. No to jest dla mnie na pewno zawsze największa motywacja do rozwoju. Nigdy nie udało mi się samego siebie zmotywować do takiej pracy, jak podczas przygotowań do startów. Także zawody to jest dla mnie głównie rozwój i tutaj też możliwość poznania fajnych ludzi, także same plusy związane ze startami i staram się to wykorzystywać. Ja nie będę ukrywał, że jednak człowiek zwrócił uwagę na nagrody, bo to chyba były pierwsze takie zawody w Polsce organizowane z taką pulą nagród. Natomiast no, też trzeba właśnie zwrócić uwagę, że po pierwsze nie wymagało to nakładu finansowego ze strony zawodnika, bo bardzo często w zawodach są jakieś tam wpisowe, wymaga to tam też przygotowania finansowego wcześniej, a tutaj można było bez większego wkładu się przygotować, więc w zasadzie każdy mógł startować. Poza tym właśnie dużo osób mogło dzięki temu startować i też myślę, że dzięki temu konkurencja była większa, bo było dużo osób z całej Polski i rzeczywiście trzeba się było wykazać tym, żeby osiągnąć tutaj sukces. No właśnie, a propos sukcesu, co te zawody zmieniły w waszym życiu? No u mnie jestem pewny, że wygrana w zawodach była taką bezpośrednią przyczyną, dla której dostałem nową ofertę pracy w palarni na stanowisku i w miejscu, w którym jakby bardzo, bardzo chciałbym pracować. Także tutaj myślę, że no wpływ jest bardzo duży i oczywisty. To tak, to był taki największy, no, największa tutaj zmiana. No też, tak jak mówiłem, moja pewność siebie wzrosła na pewno po tym sukcesie. Paweł, a ty zwiedziłeś kawał świata. Tak, no w moim przypadku główną nagrodą był wyjazd do Kolumbii i rzeczywiście to jest chyba coś, na co musiałbym długo jeszcze pracować, żeby samemu sobie móc pozwolić na taki wyjazd. A jeszcze biorąc pod uwagę, jakie mamy czasy, pewnie ciężko byłoby sobie zorganizować taki wyjazd. A ja miałem rzeczywiście okazję pojechać do Kolumbii, zobaczyć zupełnie inną kulturę. Nie tylko kulturę kawy, to też przede wszystkim, bo o różne tam wycieczki kawowe miał się
opierać wyjazd, ale przede wszystkim miałem okazję zobaczyć trochę samego kraju, rozmawiać trochę z ludźmi, przede wszystkim właśnie też odwiedzić farmę kawy, zobaczyć jak ta kawa jest na miejscu uprawiana, co się z tą kawą robi dokładnie, bo czytanie opowieści gdzieś tam w internecie, w książkach to jest zupełnie inna historia niż zobaczyć to na żywo. No właśnie, jak to wygląda z perspektywy farmera? Wszyscy pijemy kawę już wcześniej wypaloną, tak jak Marek pracuje w palarni kawy, widzi cały proces produkcji. W kawiarniach widzimy proces parzenia kawy, a jak wygląda to z perspektywy farmera? No przede wszystkim jest to ciężka praca. Jest kawał terenu, na którym są rośliny różnych odmian, trzeba je pielęgnować, trzeba o nie dbać przez cały rok. Jest krótki okres, kiedy są zbiory i wtedy trzeba dużo osób dodatkowych do pracy, żeby to wszystko ogarnąć. Poza tym no jest uprawiana cała masa innych roślin po to, żeby jednak mieć zarobek przez cały rok. Yes. Są zmienne warunki pogodowe, jest mnóstwo różnych czynników, które wpływa na to, czy kawa będzie sprzedawana, czy nie. Więc przez cały rok trzeba myśleć o tym, żeby rzeczywiście mieć co do gara włożyć. Przysłowiowo. Natomiast rzeczywiście jest to niesamowita przygoda i myślę, że naprawdę jest to fajna sprawa zobaczyć, jak to wszystko na miejscu wygląda, jak roślinka od takiej malutkiej sobie rośnie do dużego krzewu, jak można później zbierać owocki, zobaczyć cały proces obróbki i później rzeczywiście zobaczyć, jak ludzie piją tą kawę i czerpią z tego radość. To jest też, myślę, super sprawa, mimo ciężkiej pracy, jaka przy tym jest. Paweł wspomniał, jak to wygląda na plantacji, a ty pracujesz w palarni, jesteś kierownikiem produkcji. Jak wygląda, w skrócie, jakbyś mógł powiedzieć, praca już z zielonym ziarnem? No, wypalenie i przygotowanie de facto kawy do sprzedaży, no tak jak powiedziałeś, to jest proces. Takim pierwszym etapem, jeśli chodzi o sam wybór ziarna, jest zamówienie i przetestowanie próbek od dystrybutora, od importera. Czasami są to próbki zielonego ziarna, które później roaster musi na odpowiednim piecu, samplerze wypalić. Czasami są to próbki już wypalone. No także musimy najpierw dokonać takiej wstępnej selekcji i oczywiście te osoby, które ktoś tym zajmują, muszą mieć odpowiednie doświadczenie sensoryczne i też musimy mieć też dosyć zdefiniowane, czego szukamy, bo innego rodzaju kaw szukamy do sprzedaży czy do przygotowania produktu, który będzie parzony jako espresso, innego rodzaju kaw do przelewowych, tak. Tak samo też już te kawy przelewowe też mają swoje różne rodzaje. Może być kawa obrobiona metodą naturalną, może być kawa obrobiona metodą mytą, które też troszeczkę w innych kategoriach oceniamy i troszeczkę na coś innego patrzymy, jeżeli szukamy kawy właśnie pod jakby konkretny produkt, czyli musimy od początku też myśleć właśnie o tym konsumencie, o kliencie, który tutaj będzie kupował nasze produkty. No po tym wyborze tych próbek zamawiamy czy podpisujemy kontrakt na pewną partię. Czekamy, aż kawa się pojawi u nas w palarni. No i później head roaster najpierw przygotowuje, wypala kawę na samplerze na różne, czy do różnych kolorów, czy różne profile. Testujemy te wypały, oceniamy, rozmawiamy o tym, co sądzimy, co byśmy chcieli zmienić, albo co de facto chcielibyśmy uzyskać, albo co możemy jakby zmienić, żeby wydobyć 100% jakby potencjału z danej kawy. No jak już ten kolejny etap przejdziemy, możemy, rzeczywiście to wszystko działa w połączeniu z działem sprzedaży i marketingu, który tutaj znajdzie miejsce na odpowiednie miejsce na dany produkt. No i jak to wszystko już jest dograne, można już pakować. Można palić, można opakować. No oczywiście po wypale na dużym piecu partii też rzeczywiście musi kawa przejść kontrolę produkcyjną. No i wtedy już mamy ten gotowy, finalny produkt. Także brzmi to jak długa droga, no też jest długo, de facto no musi tych parę tych etapów przejść kawa, żeby była gotowa do sprzedaży, ale to wszystko dla mnie, na przykład z mojego punktu widzenia, jest bardzo fajną drogą i takim rozwojem sensorycznym i możliwością poznania różnych kaw, różnych destynacji, różnych nowych nut smakowych. Także to jest ciekawa, fajna droga, która prowadzi do tego, że nasz klient, konsument dostaje produkt, z którego jest zadowolony. Mam podobne doświadczenia z pracy w palarni kawy.
Mówiłeś też o tworzeniu konkretnych różnych profili dla każdej kawy. Jedną z konkurencji w Dalla Corte Cup było profilowanie espresso. Jak, Paweł, czułeś się w tej konkurencji? Zrobiłeś najlepsze espresso. Wygrałeś. Tak, zgadza się. Natomiast no, trochę się stresowałem, bo jednak był to trochę inny proces niż przygotowanie kawy na co dzień. Mieliśmy tutaj możliwość oczywiście zmiany tych parametrów, co z jednej strony jest bardzo fajne, bo daje dużo więcej możliwości w przygotowaniu kawy. Z drugiej strony no, też mieliśmy niewiele czasu, żeby się zapoznać z tym ekspresem, zobaczyć jak to działa. I przede wszystkim sam czas na przygotowanie kawy, którą podajemy później sędziom, był dosyć krótki. Początkowo wydawało się tam, już nie pamiętam, było 15 albo 20 minut. No właśnie, 15 minut. Wydaje się, że w tym czasie można naprawdę dużo kaw zaparzyć, ale w momencie, jak człowiek się zastanawia, musi spróbować, musi zmienić troszkę ten profil, nagle się okazuje, że ten czas bardzo szybko ucieka i trzeba się zastanowić, czy wybieramy tą kawę, którą robiliśmy na początku, czy może którąś, którą wybieraliśmy później. Ja myślę, że dzięki temu, że w miejscu, w którym ówcześnie pracowałem, robiliśmy dużo kawy właśnie, jeśli chodzi o espresso, często tę kawę zmienialiśmy i profilowaliśmy, to też myślę, że łatwiej było mi do tego podejść. Łatwiej było mi rzeczywiście znaleźć profil, który będzie tym wyjściowym i później tylko delikatnie zmieniać parametry tak, żeby uzyskać efekt, który będzie mnie najbardziej zadowalał. Jasne. A Marek, to było twoje pierwsze podejście do profilowania espresso? No, nie miałem wcześniej możliwości tutaj pracy czy właśnie robienia espresso na ekspresie, który by dawał taką możliwość profilowania właśnie ciśnieniem. Także, jak oceniasz jakby tą technologię? No na pewno jest to coś imponującego. Jak mamy dobrą kawę, no to zazwyczaj przy ekspresie nawet jakby nie dawającym takich możliwości możemy uzyskać fajne espresso, a tutaj możemy podnieść ten poziom jeszcze wyżej i jeszcze troszeczkę zmienić ten profil, żeby po prostu zrobić kawę, która już będzie no, jeszcze w większym stopniu spełniała nasze oczekiwania, jeszcze będzie miała większą słodycz, jeszcze bardziej taką transparentną charakterystykę. Także no jest to coś takiego fajnego, imponującego. Paweł, wszyscy wiemy, że prowadzisz bloga o kawie. Koza robi kawę. Marek pracuje w polarni. Ale ty czy nie pracujesz teraz z kawą? Czy widzisz dalej swoją przyszłość w kawie? Co chciałbyś robić? Jakby, czy dalej chcesz prowadzić bloga? Czy to jest już bardziej hobbystycznie? Ja może zacznę od tego, że ja studiowałem biotechnologię. Kawa wyszła gdzieś tam w międzyczasie, miała być to najpierw praca dorywcza, później wyszła z tego praca pełnoetatowa, w międzyczasie zawody i tak dalej, jakoś się potoczyło, ale w tym momencie stwierdziłem, że spróbuję jednak sił w pracy związanej z moimi studiami. Gdzieś tam też się w tym odnajduję, natomiast rzeczywiście kawa cały czas gdzieś tam jest częścią mojego życia i ciężko jest się tak całkowicie odciąć. Cały czas gdzieś staram się mieć kontakt z ludźmi, z którymi gdzieś tam się człowiek spotykał właśnie czy przy okazji festiwali, zawodów, czy po prostu w pracy. No i przede wszystkim właśnie ten blog jest dla mnie takim łącznikiem. A poza tym cały czas widzę, że jest mnóstwo rzeczy, które się można dowiedzieć na temat kawy i sporo takich, które ciężko jest znaleźć, więc wydaje mi się, że warto jest się tym dzielić z innymi. Tym bardziej, że też gdzieś tam trochę osób mówi mi, czy pisze, że rzeczywiście fajnie te teksty wychodzą, że jest sporo ciekawych informacji, więc gdzieś tam napędza mnie to, żeby to gdzieś tam kontynuować. Mimo, że czasu nie jest za dużo, nie udaje mi się tego robić tak regularnie, jakbym chciał, natomiast wciąż czerpię z tego sporo radości. Marek, a ty jakby widzisz dalej swoją karierę w pracy jako roaster, w polarni kawy, czy może masz jakąś inną wizję na pomysł, co dalej robić w życiu? Myślę, że jestem tak na dłużej i dosyć solidnie związany z pracą związaną z kawą. No i chcę, żeby tak było de facto, okay. Także jestem, bardzo się cieszę, że teraz już pracuję na stałe w palarni. Od niedawna też regularnie wypalam kawę, to też jest dla mnie bardzo interesujące. Taką częścią pracy dla mnie właśnie chyba najciekawszą, albo jedną właśnie z najciekawszych jest sensoryka i poznawanie kaw z różnych regionów, obrobionych różnymi metodami. Teraz coraz bardziej popularne są różne nowe metody obróbki. Fascynuje mnie po prostu, w jakie ciekawe strony potrafi ten profil smakowy różnych kaw podążać. A dodatkowym takim aspektem motywującym jest to, że później de facto jak mamy taką kawę, dobrze ją wypalamy i na końcu zbieramy mnóstwo pozytywnych komentarzy od klientów, to też jest właśnie bardzo motywujące, że
Zresztą ten nasz cały wysiłek od samego początku i też oczywiście trzeba powiedzieć wysiłek farmera, bo tam się dzieje bardzo dużo, też może się bardzo dużo, że tak powiem, złych rzeczy stać, jakieś krótkie zaniedbanie podczas fermentacji, podczas suszenia. Już ta kawa zdobyła o wiele mniej punktów i ma o wiele tutaj gorszy profil smakowy, także też oczywiście to całą pracę na plantacji trzeba docenić i podkreślić, tak jak mówił Paweł, tutaj wysiłek i jaki musi włożyć farmer, żeby de facto przygotować to najlepszej jakości ziarno. No i później jak nasza tutaj część związana z wypalaniem, z testowaniem, też jak to wszystko się jakby spina i ten klient dostaje to ziarno o jakości, która jest dla niego po prostu satysfakcjonująca, no to jest właśnie bardzo fajny moment i daje dalszą motywację do rozwoju. Super też jest chyba to, że ty prowadzisz bloga, ty pracujesz w palarni, no i jakby macie też realny wpływ na rozwój świadomości ludzi na temat kawy, jakby popularyzację kultury picia kawy. A jak też ta kultura z waszej perspektywy zmieniła się przez pandemię, przez sytuację z COVID-19? Jak to widzisz w swojej pracy na co dzień? Na pewno to doświadczenie z kawą, myślę, że w dużej mierze, jak inne doświadczenia związane właśnie z codziennym życiem, przyniosło się do domu, w dużej mierze z kawiarni. Także na pewno też z punktu widzenia pracy palarni, ta struktura troszeczkę działania się przesunęła w stronę właśnie sklepu internetowego niż w mniejszym stopniu tutaj współpraca z kawiarnią. Także na pewno to jest taka duża zmiana. No i też myślę, że za tym poszła chęć nauki u wielu osób. Dużo dostajemy zapytań, żeby doradzić trochę, jeśli chodzi o parzenie, czy omielenie, czy inne właśnie techniczne sprawy związane z kawą. Także no na pewno się przesunęło w dużej mierze do domu. Czy właśnie obserwujecie wzrost sprzedaży, czy wręcz przeciwnie spadek sprzedaży kawy, czy jakby ten sektor domowy się zwiększył i jakby zastępuje tę zamkniętą część, można powiedzieć, horeki? Myślę, że my tak jak wiele przedsiębiorstw tutaj mieliśmy swoje wyzwania związane z pojawieniem pandemii i wymagało to od nas dużej elastyczności, szybkiej tutaj reakcji i troszeczkę przemodelowania działania, żeby odpowiednio się dostosować i uważam, że to się udało. Także no mamy to szczęście po prostu, że jesteśmy po tej stronie firm, które nie straciły, może nawet troszeczkę zyskały, troszeczkę się rozwinęły podczas pandemii. Ale to myślę, że to jest też zasługa po prostu naszej pracy i takiego świadomego i pozytywnego i patrzącego w przód podejścia, że jakoś wyszliśmy obronną ręką z tej sytuacji. Paweł, a na blogu więcej kliknięć? Zdecydowanie więcej kliknięć. Zresztą widzę też tak ogólnie w ruchu internetowym jest znacznie więcej akcji promujących właśnie picie kawy. Pojawia się coraz więcej poradników, różnego rodzaju tam akcji w internecie właśnie, które mają też propagować właśnie to picie kawy. Wspieranie przede wszystkim właśnie lokalnych marek po to, żeby one mogły przetrwać, po to, żeby mogły dalej działać i w czasie pandemii i po tym, jak pandemia się już skończy. No bo jak widzimy, no czasy są ciężkie. Gdzieś tam też ludzie musieli zaciskać pasa i spowodowało to, że niektórzy naprawdę sporo na tym stracili, a chcielibyśmy, jak to wszystko się skończy, móc właśnie pójść do ulubionej kawiarni, znowu napić się kawy, czy z ulubionej palarni tą kawę sobie zamówić do domu, więc gdzieś tam też widzę, że to w internecie bardzo mocno działa. Miejmy nadzieję, że sytuacja z pandemią i COVID-19 powoli zmierza w dobrą stronę. Chyba pierwszym przejawem tego jest Warszawski Festiwal Kawy. Będziecie? Na pewno. No, myślę, że się pojawię. My też tam będziemy. Będziemy pokazywać najnowsze technologie Dalacorte, w tym premierowo Express Zero, który tutaj właśnie mamy, oraz nowości Compaq i Franke. Panowie, dzięki jeszcze raz za przybycie. Dzięki. Widzimy się na Warsaw Coffee Festival i Państwa również serdecznie zapraszam na Warszawski Festiwal Kawy oraz do naszych mediów społecznościowych na Facebook, LinkedIn i Instagram BestCS.